Moi drodzy, to co przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć w darze Bożego Słowa, bez wątpienia jest związane z dzisiejszym dniem, który Kościół, cały Kościół powszechny świętuje jako wielką wdzięczność dla tajemnicy Matki Bożej, dla jej obecności, dla tego wszystkiego, co tak wielu ludzi, myślę, że każdy z nas, przyjmuje jako źródło wielu Bożych łask płynących właśnie przez jej orędownictwo. Dzisiejsze święto było związane z wydarzeniem z drugiej połowy XVI wieku, ale nie chodzi przecież tylko o tamte momenty. Ale ostatecznie rzecz biorąc, kiedy wsłuchujemy się w te dzisiejsze teksty, jak chociażby ten fragment Dziejów Apostolskich, które mówi o rzeczy, wydawałoby się z jednej strony ważnej, ale tak by troszeczkę nas nie dotykającej. Oto Jezus wstąpił do nieba. I oto Łukasz, autor Dziejów, pisze, że apostołowie wrócili do Wieczernika i tam się zatrzymali, wymienia, którzy to byli apostołowie, razem z Maryją, właśnie w Wieczerniku. Z jednej strony bardzo ważny moment w życiu właściwie w całym dziele Pana Boga, w dziele zbawienia. Oto Chrystus wstąpił, a oni oczekują na zesłanie Ducha Świętego. To właśnie tam, zanim wstąpił, powiedział im te niesamowite słowa, żeby oczekiwali na Ducha, bo jak Go otrzymają i przyjmą Jego moc, to staną się Jego świadkami. Piękne, ważne, niesamowite tajemnice wiary. Bez wątpienia niesamowicie ważna tajemnica wspólnoty. Ale jest również jedna rzecz, która przyznaję, że dla mnie osobiście jest tam bardzo mocno wpisana. Dlaczego dla mnie? Moim patronem jest święty Marek. Cała tradycja Kościoła mówi, że to pomieszczenie, które my nazywamy Wieczernikiem, należało do Marii, matki Jana zwanego Markiem. Czyli mówiąc krótko, to pomieszczenie to był dom Marka i jego mamy. I zwróćcie uwagę, że to, o czym dzisiaj żeśmy tutaj mówili, z jednej strony właśnie jakby pokazuje, jest pewną ilustracją tego dzisiejszego naszego jubileuszu. 90 lat. Wiele etapów, wiele dzieł, wiele wspomnień, wiele bogactwa, które można odczytywać w bardzo wielkich wydarzeniach, zauważalnych przez wielu ludzi, ale również i w tych takich bardzo osobistych, tych, które gdzieś są wpisane w ludzkie tylko serce. Ale ostatecznie rzecz biorąc, nie mam żadnej wątpliwości, że to jest przede wszystkim tajemnica domu. Domu, w którym człowiek doświadcza miłości, doświadcza ciepła, doświadcza obecności, za którą przecież każdy z nas tęskni, którą bez wątpienia wyraża właśnie to połączenie Marek i jego mama Maria. I zobaczcie, jeżeli w taki sposób na to popatrzymy, to również będzie nam chyba łatwiej dostrzec również i pełną wymowę tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii, bardzo dobrze znanego, scena zwiastowania. Bo ten dom, kiedy człowiek przeżywa swoje, te najgłębsze, najbardziej wpisane w ludzkie serca tajemnice, ostatecznie rzecz biorąc, jest takim momentem, kiedy człowiek z jednej strony w tych swoich wszystkich pragnieniach, doświadczeniach staje na różne sposoby wobec obecności Pana Boga. Anioł stanął przy Maryi i mówi, nie bój się, jesteś pełna łaski, Pan z Tobą. W jaki sposób się dokonywały te momenty i tajemnice w życiu obecnych wychowanków, czy tych byłych wychowanków, jak siostry odpowiedziały na moje pytanie, ile przez te 90 lat? I odpowiedź była prosta, 1000. Około 1000. To jest przecież historia 1000 ludzi. Ale jednocześnie właśnie tego momentu, tego spotkania, tego doświadczenia mocy Boga. I jeżeli próbujemy to wpisać również w patrona tego dzieła, Ojca Świętego, Piusa XI, to przecież nie zapominajmy, że mówimy o Achillesie Rattim. Mówimy o tym, który przyjechał na początku 1918 roku po to, aby być administratorem apostolskim najpierw, a potem nuncjuszem apostolskim w Polsce. To właśnie on, kiedy został mianowany przez papieża biskupem i kiedy przyjął święcenia biskupie w Warszawie z rąk arcybiskupa, wówczas jeszcze arcybiskupa Kakowskiego,
Aleksandra Kakowskiego. To on później, zanim jeszcze wyjechał w 1921 roku z Warszawy, to w jednym z wywiadów powiedział, że to wszystko, co najpiękniejsze, co Pan Bóg mu ofiarował, spełniło się i dopełniło tutaj w Polsce, w Warszawie. I on właściwie się czuje polskim biskupem. Zobaczcie, moi drodzy, to są przecież również i takie momenty, które sprawiają, że tak dla wielu z was, myślę, że tak naprawdę na swój sposób dla każdego z nas, to miejsce i to wszystko, co się tutaj dokonuje, sprawia, że możemy powiedzieć, my się tutaj na swój sposób czujemy jako ci, którzy są u siebie, biorąc pod uwagę dzieło i różne formy zaangażowania i troski. I to jest na pewno coś niesamowicie istotnego i ważnego, za co chcemy dzisiaj dziękować, ale jednocześnie to, co dzisiaj ta Ewangelia również przypomina i pokazuje, to zwraca uwagę na to, że anioł staje przy Maryi, jakby uświadamiając jej, zapraszając do tego, aby poprzez jej życie dokonało się Boże dzieła. I zobaczcie, moi drodzy, przecież to całe dzieło, tutaj realizowane przez fundację od 90 lat, temu służy. Temu służy. Żeby ci, którzy tutaj byli, którzy są, żeby w swoim sercach, w swoich umysłach usłyszeli, tyle fantastycznych dzieł jest wpisanych w Twoje życie, jest zawierzonych Tobie na dalszych etapach Twojego życia. Jesteś do tego zaproszony. Warto ten czas, to co się tutaj dokonuje, przyjąć jako coś, co będzie tym darem budującym, umacniającym i sprawiającym, że te wszystkie talenty, przymioty, te dary, które Pan Bóg ofiarował, żeby to się wszystko mogło dopełnić, żeby się rzeczywiście zrealizować. I tego życzę wszystkim tutaj obecnym, tego życzę tym, którzy stąd już wyszli i tym, którzy tutaj przeżywają teraz swoje dni. Patrząc i wspominając moje odwiedziny w waszym domu jakiś czas temu, życzę, żeby te posiłki, obiady, które przygotowujecie, szczególnie w grupach męskich, żeby były zawsze fantastycznie dobre i żeby smakowały. Ale kiedy tutaj była mowa o tych, którzy odwiedzali to miejsce, łącznie ze sługą Bożym kardynałem Wyszyńskim, to na zakończenie chcę odwołać się do mojego osobistego spotkania, jako też pewnego przesłania dla was. Ja jako Marek Solarczyk raz w życiu osobiście spotkałem kardynała Wyszyńskiego. Miałem wtedy 13 lat. Kardynał Wyszyński przyjechał do mojej rodziny parafii w Duczkach, aby poświęcić i wmurować kamień węgielny pod nowy kościół. Ja miałem mieć bardzo fajną, super medialną funkcję. Miałem stać z kociołkiem z wodą święconą, bo wtedy się w tym momencie wychodziło przed wszystkich. Prymas brał kropidło, święcił kamień i potem się szło razem z nim. Miało się iść do miejsca, gdzie ten kamień miał być wmurowany. Ale ostatecznie rzecz biorąc, na godzinę przed ksiądz wikary zmienił mi tę funkcję i otrzymałem kadzielnicę, trybularz. Nie raz to rozpalałem. I się okazuje, że w tym całym ferworze przygotowań gdzieś zabrakło węgielków. Nie ma problemu. Za naszych czasów skąd się brało węgielki do trybularza? Z ogniska. Przepalony węgiel drzewny przecież był w każdym ognisku. Poszliśmy na poszukiwania z kolegami i było tak wszystko wysprzątane, że nie było żadnego ogniska. I ostatecznie ktoś padł na genialny pomysł, mówi, w kuchni się szykuje posiłek. Rzucą ci szufelką z tego żaru i będziesz miał. Wszystko w porządku. Odsunęli fajerki, wrzucili mi tego żaru, tylko to był węgiel kamienny. On potrzebował cugu, żeby się żarzyć, palić. Ja machałem tym trybularzem. Sadze waliły na lewo i na prawo. I wszystko było dobrze, dopóki stałem gdzieś na uboczu. Ale kiedy stanąłem z całą asystą, księżmi, taki mały 13-letni chłopaczek doszedł z tym trybularzem i machałem, to księża kazali mi przestać, bo bielanki obok stały w pięknych, białych sukieneczkach, a ta sadza sypała. No i przestałem. No i zgasło. I przyjechał kardynał Wyszyński, sługa Boży dziś. I dochodzi do tego momentu, gdzie podaje mu się do zasypania trybularz i tam oczywiście już nie miało się co żarzyć. I on wziął tą kadzidło na łyżeczkę i tak patrzy na ten ciemny trybularz, spojrzał na mnie i powiedział jedno jedyne zdanie.
Cóż, chłopcze, nie udało ci się. Ja to słowo i te zdanie bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam jego wzrok. Z pewną litością na mnie patrzył. Przez wiele lat to był ogromny wyrzut dla mnie, że dałem taką plamę. Można się usprawiedliwiać, nie do końca zawinionym tylko przeze mnie, czy w ogóle prawie. Ale proszę mi wierzyć, że od jakiegoś czasu, na pewno od czasu, jak jestem księdzem, to sobie przywołuję to zdanie jako swoiste zobowiązanie, żeby już nie było takiego momentu, że daj Boże niedługo błogosławiony sługa kardynał Stefan Wyszyński, żeby nie stanął przy mnie i powiedział: no cóż, chłopcze, znowu ci się nie udało. I tego życzę każdemu z nas, żebyśmy potrafili stanąć z tą wdzięcznością, z tą ufnością, z nadzieją, właśnie podejmując to, co dzisiaj nam zostało ofiarowane, tak jak dziękujemy Panu Bogu za każdego, kto przez te 90 lat się wpisał w to dzieło Fundacji i jak prosimy, aby dobro płynące z każdego i wychowanka, i każdej osoby, która tutaj była, i sióstr, tak ogromnej rzeszy sióstr posługującej w tym dziele, żeby to dobro rozwijało się i ubogacało dzisiaj każdego z nas. Amen.